Pani, duże brawa na początek! Dla naszego wspaniałego Juliusza. Moi drodzy, nikt nie wie, jak to się wszystko zaczęło, a zaczęło się dnia. Dnia 23 lutego 1985 roku urodził się Maciuś! Duże brawa Maciusia! A to miało na nazwisko. Będąc małym chłopcem strasznie płakał. Jak Maciuś płakał? Głośniej mówiąc ze wszystkim! Więc mama dała mu smocia. I ciągnie na Jusiu. Jest moim pojutrzem. Ale niestety smoczek mu... przepraszam, ale niestety smoczek mu nie smakował. Więc mama dała Maciusiowi mleczko. Za bardzo nie jeszcze. Mój zdecydowanie wolał banany. Banany wolał mi mężczyzn. Na to pozostałeś, kochany, banana o wiele raz ciągle nie jest. I jest banana. Oczywiście Maciek nie zawsze dojadał do końca, ale za to bardzo często płakał. Płakał i płakał, bo wszystko rozpędziało i dlatego postanowił się umyć. I nie myśl się, po brzuszku nie jemy Maciusia. Po pleneczka nie jemy Maciusia, wszędzie jest, tak. Jak tak się mylił, to zrobiło mu się zimno. A gdy zrobiło mu się zimno, postanowił założyć czapkę. I Maciuś zakłada serdecznie. A gdy założył sobie czapeczkę, zrobiło mu się ciepło i Maciuś smacznie zasnął. Zasnął i chrapał, i chrapał, i chrapał. Gdy się obudził, to płakał i płakał. I aż urosły Maciusiowi włosy. I trzeba było iść do szkoły. A tam Maciej popatrzył, jak koledzy palą papierosy. No i też chciał spróbować. I odpalamy Maciusiowi papieroska. Popatrzył na ciebie. Starsi koledzy piją alkohol i postanowił spróbować. I daję teraz dzisiejszej Maciowi za wiele, co to robię. Wszystkich gości. Rozgłaszamy wszyscy głośno. Dziękuję. Właśnie. Yeah.
Supermanem Maciej miał fazę. Więc postanowił pójść na dyskotekę, sobie troszkę potańczyć. No teraz Sylwek, tańczy, tańczy Maciuś, muzyka! Zmęczony po dyskotece wrócił do domu i zgolił włosy. Przypomniał sobie, że na dyskotece poznał śliczną i fantastyczną dziewczynę, więc postanowił się ogolić. I zalijmy Maciusia, zjedliście. Zalijmy, to maleńcy, a mały, żeby się nie znalazł. Świnia rutany jest, świnia jest, no dobrze, nic nie robi. Ktoś stwierdził, że nie może dłużej czekać, myśli sobie, pójdę do niej i odwiedzę, powiem, co do niej czuję. Po drodze do swojej wybranki oczywiście nie zapomniał o kwiatach. A tu wychodzi tato i mówi: halo, czego? Do kogo przyszedłeś? Do mojej Justynki. A jak ma na imię? Justynka. A skąd znasz Justynkę? To Zagreb. A mówiła, że nigdzie nie chodzi. No i w każdym bądź razie chciałby ci coś powiedzieć. Bo widzę, że jakiegoś kwiata masz. Nie ma to moja. Moi kochani, i duże brawa, i o to wszystko w tej historii chodziło. Duże, duże właśnie, duże brawa. Dzięki temu właśnie dzisiejsze wesele. I to, że tutaj wspólnie mogliśmy się spotkać i brawować. Gromkie